Witamy na następnym szkoleniu, w którym pokażemy, jak przygotować się oraz wykonać pierwsze połączenie w aplikacji Skype dla firm. Program rozpoznaje podłączone urządzenia jak mikrofon, słuchawki czy kamery. Przed wykonaniem połączenia należy sprawdzić, czy sprzęt audio jest właściwie podłączony do komputera. Aby sprawdzić ustawienia, kliknij w koło zębate znajdujące się nad lupą i z listy po lewej stronie wybierz urządzenia audio. W tym miejscu możesz ustawić domyślny mikrofon i głośnik, skonfigurować je oraz przetestować ich działanie. Zakładka urządzenia wideo służy do konfigurowania kamerki. Chcąc wykonać połączenie do osoby z listy kontaktów, najedź na jej zdjęcie i kliknij w ikonkę słuchawki. W trakcie połączenia możesz korzystać z wielu przydatnych funkcji, m.in. możesz włączyć wideo, wyłączyć mikrofon, a nawet udostępnić treść. Pozostałe ikonki są odpowiedzialne za sterowanie połączeniem. Możesz je zawiesić, przełączyć lub zastąpić głośniki słuchawkami i ustawić głośność połączenia.